We wrześniu tego roku podpisana została umowa na przebudowę odcinka drogi Stróżnica-Gruszków. Chwilę potem ruszyły prace remontowe polegające m.in. na wykonaniu konstrukcji podbudowy i nawierzchni jezdni, poboczy oraz chodników. Ta droga całkowicie została rozebrana, budujemy wszystkie warstwy od samego początku. No, są miejsca, gdzie w przyszłym tygodniu już będzie układana ta ostatnia warstwa ścieralna. Także zbliżamy się już bardzo, bardzo szybko do końca inwestycji. Myślę, że w listopadzie ta droga będzie już całkowicie przejezdna i mam nadzieję, że na wiele, wiele lat posłuży mieszkańcom powiatu. I myślę, że tutaj dotrzymamy wszystkich terminów. Pod koniec miesiąca droga będzie oddana do odbioru i z tego co wiemy, bo na bieżąco nadzorujemy pracę na tej drodze, wszystko jest wykonane zgodnie ze sztuką, także jesteśmy zadowoleni i wierzę w to, że już w przyszłym miesiącu będziemy mieli przyjemność jeździć po nowej, bezpiecznej drodze. Inwestycje realizuje konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kama i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.